Hejka kochani, witajcie na kanale. Dzisiaj słuchajcie, dzień pełen wrażeń, przynajmniej może nawet niekoniecznie dla mnie, ale dla mojego psiaka, czyli dla Lacey. Także jeżeli lubicie takie daily vlogi, dawajcie koniecznie łapki w górę i zapraszam Was dzisiaj, byście spędzili dzień właśnie ze mną. Ja Wam muszę w ogóle opowiedzieć śmieszną taką historię, znaczy może nie jakoś super, wiecie, śmieszną, ale mimo wszystko śmieszną historię, która się dzisiaj zdarzyła właśnie a propos Lacey. A propos Lacey, ta najważniejsza rzecz, o którą mi chodzi, to jest jej szczepienie. Słuchajcie, naprawdę. Ona nie bardzo kuma, co ją czeka. Zresztą się jej nie dziwię w ogóle, ale się tak na mnie dziwnie patrzy. Patrzcie na to. No zobaczcie, jak ona się patrzy. Lacey, jedziesz na szczepienie dzisiaj. Szczepienie będzie, tak? Tak, szczepienie. No? No na razie ty się cieszysz, ja wiem, ale ja nie wiem, czy wyjdziesz zachwycona. Cieszysz się ze szczepienia? Chyba słabo. Dobra, słuchajcie, Lacey ewidentnie nie wie, że jedzie na szczepienie. Tak jak mówię, nie dziwię jej się za bardzo. Nie? Lacey'ula? Prawda? Zaraz jedziemy. Tak? Jedziemy zaraz. Jedziemy na szczepienie. No właśnie, kochani, i dokładnie tak to wygląda, także Lacey nie wie, co ją czeka. My na to szczepienie umówiliśmy się już chyba 2 tygodnie temu. W ogóle przez to, że mieliśmy zepsute auto, no to nie mogliśmy raz pojechać, więc musiałam przekładać tą wizytę. No ale teraz już jest to w ogóle szczepienie takie przeciwko różnym wirusom, więc mam nadzieję, że no nie będzie jej jakoś bolało, słuchajcie. Nie wiem, jak to wygląda, bo w sumie mnie chyba nie było przy żadnym szczepieniu psa, tak sobie teraz myślę, że serio nie byłam przy żadnym. Także, no pewnie wiecie, dostanie ten zastrzyk. Mam nadzieję, że tam nie będzie jakiejś ekstra dramy u weterynarza, no bo Lacey jest trochę silna, więc wiecie, jak ona czasami tak mocniej, wiecie, kopnie, nawet się ruszy, to ciężko jest ją utrzymać, a już mi samej to już w ogóle jest to ciężko zrobić. Także mam nadzieję, że super dramy nie będzie, no ale zobaczymy. Także trzymajcie za nią kciuki, by przetrwała swoje szczepienie. A dzisiaj jeszcze jest tak ładnie, słuchajcie, jest taka piękna pogoda, jest tak ciepło, że naprawdę aż szkoda siedzieć w domu, także myślę, że później sobie po prostu po tym szczepieniu pójdziemy na jakiś dłuższy spacer z psem, także no zobaczymy, wiecie, żeby jej trochę to wszystko wynagrodzić, te wszystkie cierpienia podczas tego szczepienia, więc weźmiemy ją chyba na większy spacer, więc myślę, że powinna być zadowolona. A teraz, kochani, ponieważ zostało już niewiele czasu właśnie do godziny, na którą jesteśmy umówieni na to szczepienie, także będziemy się za chwilę zbierać i ruszamy po prostu do auta, także no muszę jeszcze oczywiście przygotować psa, wiadomo, wszystko jej zabrać, jakąś książeczkę zdrowia i w ogóle, no wszystko, wszystko. Ja już jestem gotowa, także już się spakowałam, właściwie siebie. Siebie nie musiałam pakować, spakowałam Lacey i lecimy teraz do samochodu. Jesteśmy już w aucie, także ruszyliśmy właśnie do weterynarza. Lacey jedzie sobie grzecznie z tyłu. Póki co... O rany, ale teraz przykleiła nos do szyby. Śmiesznie wygląda. Ona ogólnie lubi jeździć samochodem, więc o rany. Akurat z tym nie mamy problemu, więc to jest fajne. Mam nadzieję, że to samo będzie u weterynarza. Także wzięłam jej w ogóle przekąski. Mam ukryte w torebce. Więc powinny jej zasmakować, słuchajcie, takie tutaj fajne rzeczy, naprawdę. Obawiam się tylko, że moja torebka, słuchajcie, przejdzie tym zapachem. Patrzcie na to, mam tutaj mnóstwo jej przysmaków. Na przykład mam tutaj o takie pyszności, zobaczcie, to jest taki specjalny przysmak, który jej likwiduje jakby kamienia zębny, który się pojawia właśnie na ząbkach zwierzaka. O to też trzeba dbać, także dostanie później taką fajną nagrodę. Jest
jesteśmy na miejscu, właśnie zajechaliśmy, słuchajcie, do weterynarza, patrzcie jak Lejsul w ogóle czeka. Ona już raz tam była, bo poszliśmy na taką wizytę kontrolną, wiecie, żeby sprawdzić, czy wszystko ok i w ogóle. I właśnie wtedy się dowiedzieliśmy o tym szczepieniu, że wypadałoby je powtórzyć. Także idziemy właśnie teraz na to szczepienie, więc no, widzę się z Wami za chwilkę. Zobaczymy reakcję Lejsula tuż po szczepieniu. Ze szczepienia. Słuchajcie, jesteśmy tak pozytywnie zaskoczeni, bo Lacey, słuchajcie, chyba nawet tego nie poczuła. W ogóle trafiliśmy na tak miłego weterynarza, pana doktora, który po prostu miał takie podejście do zwierzaków. Zresztą w ogóle tam u tego weterynarza wszyscy mają bardzo dobre podejście do zwierząt, że naprawdę tak, wiecie, traktują je trochę jak ludzi, bym powiedziała, ale w taki pozytywny sposób, że właśnie no, po prostu widać, że im bardzo na nich zależy. Więc mają super podejście. Pan doktor był mega wesoły i serio tak ją zaszczepił, że ona w ogóle nic nie poczuła. Nawet ani razu nie szczeknęła, w ogóle się nie przeraziła, nic. Bez problemu, słuchajcie, przyszła tam, dostała już teraz nagrodę, dałam jej kawałek, bo już jej obiecałam, słuchajcie, powiedziałam jej, że będzie nagroda, to musiała być nagroda. Także przetrwała bez problemu i jedzie teraz z tyłu, już zadowolona, także teraz ją pewnie później zabiorę na jakiś dłuższy spacer, żeby wiecie, trochę, no trochę się jednak nacieszyła, żeby nie miała tylko takich wspomnień dzikich z dzisiejszego dnia. Dosłownie zdążyliśmy wrócić przed chwilą, także Lacey teraz, słuchajcie, odpoczywa, trochę się położyła do siebie do łóżka, tak się znowu śpi na grzbiecie, ona tak marzy, uwielbia spać na grzbiecie, ale powiem Wam, bo nie zdążyłam Wam jeszcze powiedzieć, że właśnie jak byliśmy u weterynarza, to sobie trochę tak rozmawialiśmy o karmach dla zwierząt i w ogóle, i wiecie co pan doktor powiedział? Że no niestety, ale Lejsul, ja Wam tak to zdradzę, słuchajcie, w sekrecie, ale trochę przytyła, serio, trochę przytyła. Ostatnio jak tam byliśmy, ważyła 16 kilo, teraz waży 17. Ja nie wiem, jak to się stało, ona tyle biega. Okazało się po prostu, że robimy no dość taki duży błąd, bo po prostu za często jej dajemy jedzonko. My ją przyzwyczailiśmy do tego, że wiecie, no jak ona była mała, z tego schroniska ją wzięliśmy, no to chcieliśmy, żeby jadła śniadanie, obiad, no i jeszcze dostawała taką mini kolację, czyli tak wiecie, tak kilka chrupeczek, żeby nie była jakoś super głodna, po prostu do rana. A że no wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, jak jej to wszystko porcjować, bo, no, bo była malutka, no to myśleliśmy, że to jest tak okej. Ale okazuje się, że niestety no powinniśmy teraz już zmniejszyć jej tą dawkę posiłków do jednego. Więc słuchajcie, pan doktor jak usłyszał, że my dajemy jej 3 razy dziennie, no takie 2,5 liczmy, tą karmę, to powiedział, że uda, że tego nie słyszy. I mówi, że mamy zjechać do jednej porcji. A powiem Wam, że my też nie wiem, czemu o tym nie pomyśleliśmy, bo ona ostatnio rzeczywiście nie chciała w ogóle już tyle jeść i ostatnio w ogóle nie jadła jakby 3 posiłków, tak? To nie jest też tak, że my jej dawaliśmy pełną miskę, tak? No to jakby ona dostawała trochę tego zgodnie z miarką, która jest napisana właśnie na opakowaniu po karmie. Tylko my myśleliśmy, że to jest właśnie okej. Ale ona rzeczywiście sama coraz mniej teraz chce jeść i tak sobie myślę, że to pewnie też z tego wynika, że wiecie, no nie możemy jej przekarmić, więc musimy po prostu na to uważać, żeby nic takiego się nie stało, no żeby po prostu nie,
żeby po prostu nie tyła i nie miała dodatkowych kilogramów, no. Trzeba będzie ją przypilnować, słuchajcie, żeby miała formę na lato. Patrzcie, tu jest ten śpioch. Teraz wieża ją podsłuchuje, to rusza uchem, nie? No kto tu jest takim śpiochem, kto? I kto był na szczepieniu? Czy to Lacey była? Tak? No chyba tak, chyba Lejsula nasza była na szczepieniu, nie? No tak, dobry piesio. Dobra kochani, słuchajcie, na dzisiaj to już wszystko, także mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Ja powiem Wam szczerze, cieszę się, że Lacey tak dobrze przyjęła to szczepienie, że nie wariowała, nic jej się nie stało, naprawdę nic jej się nie stało. Ona chyba nawet nie poczuła, że miała ten zastrzyk, serio. Także jestem z niej mega dumna, że sobie tak dała radę i cieszę się, że te wizyty u weterynarza no, nie wiążą się dla niej z jakimś olbrzymim stresem. Także jeśli odcinek Wam się podobał, jeśli chcecie więcej takich daily vlogów, dawajcie koniecznie łapki w górę. Widzimy się jutro o 15:00, pamiętajcie. Także do zobaczenia, buziaki, pa pa!